Jak ktoś jest katolikiem, to jest zaciemniony? Nie wszyscy, absolutnie, ale większość osób, z którymi miałam styczność, tak. Jak myślisz, jak często zdarzy ci się skorzystać w życiu z prawa do aborcji, a jak często zdarzy ci się płacić podatki? A no dobra, częściej mi się zdarzy płacić podatki. To jest obraz władzy Prawa i Sprawiedliwości, te Seicento i ten pan. Szkoda lampy, żeby się nie wyłączyła. To jest buczostwo wyuczone czy naturalne? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Brzoza Sosna, Brzuska Sośniesz, coś tam tego typu. Jak widzicie, nagrywamy kolejnego dnia, bo ja jestem inaczej ubrany. Ty, Dobromir, chyba się nie przebrałeś od wczoraj? Te manipulacje redaktora Brzuski oczywiście, no przecież widać, przebierał się przed chwilą przy mnie. No bo ja się przygotowałem do odcinka na ostatnim odcinku. Pajacuję, że nagrywamy następnego dnia. Ostatnio mówiliśmy, tak, że będziemy chociaż koszulki zmieniać. Ja nawet nie wiedziałem, że to nawet w Sejmie... statywem nie ruszyłeś, no to co miałeś zaznaczone kredą tutaj, tak. gdzie ustawić, żeby było tak samo. No. Tak, no bo zostawiłem go wczoraj, nie? W tym samym miejscu. I tak właśnie media kłamią. Szczególnie Masa TV. Szczególnie, słyszałem. No, ale nie dotrzymałeś obietnicy, bo mówiłeś w poprzednim odcinku, że przyszykujesz koszulki na ten. Na ja tak powiedziałem? Tak, że będziemy zmieniać. A to zapomniałem, to jakbym wiedział, że tak obiecałem, to kurczę. I tak dalej, nie wiedziałem, że będziemy w Sejmie nagrywać, dlatego wtedy bym jakieś koszulę nałożył, a nie, my jesteśmy. No też nie wiedziałem. Trafiku. Kombinujesz, potem widzisz. To nie był mój pomysł, że będziemy w Sejmie nagrywać. No dobrze, ale jesteśmy w Sejmie, to przejdźmy do polityków. Do polityków, którzy wykorzystują Jana Pawła II do kampanii wyborczych. Dużo widziałem w polityce. Moja kariera w tej polityce nie jest długa, bo jestem na tyle młody, że jakoś nie miałem możliwości długo śledzić polityki, ale to było chyba najbardziej obrzydliwe wykorzystanie takich rzeczy, żeby papieża wykorzystywać do swojej kampanii wyborczej. Widziałem jakieś konferencje Prawa i Sprawiedliwości, gdzie chyba występował premier, a za nim jakieś panie trzymały obrazki Jana Pawła II. Czy to już nie zaszło za daleko? Znaczy pewnie z każdej strony zaszło za daleko, bo oczywiście robienie cały czas czarnego luda z kościoła katolickiego przez lewicę, próba odwracania uwagi od prawdziwych problemów tego kraju, prawdziwych problemów obywateli, kierowanie ich nawzajem przeciwko sobie w takiej jakiejś wojnie parareligijnej, no jest typową zagrywką lewicy. No bo to lewica opowiada się za tym, żeby państwo było jak najbardziej opresyjne, żeby państwo jak najwięcej wam zabierało pieniędzy z podatków, żeby to państwo się wtrącało we wszystko. To wszyscy ci lewicowi politycy, niezależnie od tego, czy to ta lewica pobożna, czy bezbożna, to oni opowiadają się właśnie za tym, żeby państwo jak najbardziej się wtrącało w wasze życie. A potem robią jakąś kampanię oburzenia, że to rzekomo Kościół ingeruje w jakiś wszechwładny, że ingeruje w wasze życie, że trzeba się wyzwolić od Kościoła. No, ale gdzie Kościół coś komuś nakazuje? No, to jest typowe odwracanie uwagi, fałszywa flaga. No to skąd wynika taka nienawiść lewicy do Kościoła, pomijając pedofilię w Kościele? Znaczy to też jest jakiś zupełnie marginalny problem, rozdmuchiwany sztucznie przez lewicowych publicystów. No ale jakiś problem jest, no i do czegoś można się odnieść. Tak samo jak w każdej innej grupie zawodowej pracującej z dziećmi. No tak samo można by, taki sam dokładnie problem można by wśród nauczycieli znaleźć. No, tam no, ale się zarzuca, że ukrywanie tego. Że było ukrywane, znaczy no, po prostu sankcje były wewnątrz kościoła wyciągane. Czy dostatecznie surowe, czy nie, to się w różnych przypadkach można mieć wątpliwości, że rzeczywiście były traktowane niektóre zbyt pobłażliwie. Te sytuacje. Natomiast problem nie jest większy jakoś w Kościele katolickim. Jest to po prostu próba wywołania takiego skojarzenia, żeby Kościół kojarzył się, ksiądz kojarzył się z pedofilem. No i to skutecznie jest robione i de facto z jakąś tam nawet skutecznością. Tak? Rzeczywiście takie skojarzenie udaje się wytworzyć przez to ciągłe gadanie o tym zupełnie marginalnym problemie. No przed tematem pedofilii, to dlaczego cały czas lewica też była przeciwna Kościołowi? Nie, no bo wróćmy dalej. Bo to przecież nie z powodu pedofilii, nie widzi Kościoła, tylko po prostu używa każdej możliwej No ale to karty, jaka jest geneza tego? Geneza jest taka, że Kościół jest konkurencją dla państwa, dla lewicy, bo to jeśli ludzie mają jakiś autorytet, taki jak rodzina,
rodzina albo kościół, no to należy zniszczyć, bo ludzie powinni słuchać tylko państwa, ludzie powinni słuchać tylko polityków, powinni być zakochani w ingerencjach polityków, powinni uważać, że swoją pomyślność politykom zawdzięczają, a nie jakimś innym organizacjom. No jeśli społeczeństwo się samo organizowało dzięki temu, że był kościół, kościół organizował jakieś tam fundacje, przytułki, prawda, dzięki temu, że wpływał na ludzi pod względem moralnym, tak, że ludzie kierowali się wartościami, które ten kościół głosił i dzięki temu miał też na nich wpływ, na ich decyzje polityczne, no to wszedł w oczywisty konflikt z lewicą. No, lewica, która próbuje zmierzać w dokładnie odwrotnym kierunku niż ten, który jest tam typowy dla kościołów w ogóle chrześcijańskich, nie tylko katolickiego, a katolickiego nienawidzą najbardziej, w oczywisty sposób jest w kontrze z Kościołem, no bo Kościół jest tą instytucją, która powoduje, że im trudniej robić postępy. Więc no, uznali, że Kościół należy zniszczyć i wtedy będzie łatwiej. Podobnie jak właśnie autorytet rodziny, jakiś patriarcha, to wszystko są narzędzia, które powodują, że społeczeństwo jest bardziej konserwatywne, bardziej trzyma się sprawdzonych wcześniej wartości. No a oni, ponieważ chcą robić rewolucję taką kulturalną, moralną, to starają się jednocześnie instynktownie lub w sposób przemyślany niszczyć to, co sprzyja utrwalaniu jakichś wzorców, które są im obce. No więc oczywiście preteksty do tego jakieś się znajdują, czy to jest teraz modna pedofilia, rozdmuchiwanie tej pedofilii, czy to jest jakaś tam aborcja, prawda, czy jakieś inne, że tam zaglądanie do kieszeni księżom to było bardziej modne tam lata wcześniej, że tam jakimiś samochodami księża jeżdżą rzekomo, dalej, no. Nie wiadomo. No, oczywiście tacy też się zdarzają i to też pewnie nie za dobrze, że niektórzy zbyt się tam obnoszą z jakimś wystawnym trybem życia, bo rzeczywiście tak nie powinno to wyglądać. Natomiast no, wyciąganie różnych wygodnych przypadków po to, żeby skojarzyć je z całym Kościołem, no to jest taka typowa taktyka. No dobrze. Ostatnio na posiedzeniu Sejmu była uchwała uczczenia pamięci Jana Pawła II. To ta uchwała, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości trzymali zdjęcia papieża. I ty w sprawie tej uchwały zagłosowałeś wstrzymująco się. No mam taką linię, że nie głosuję przede wszystkim za tymi uchwałami, które nic nie wnoszą. Jeśli to nie jest stanowisko w jakiejś bieżącej sprawie politycznej, międzynarodowej, istotnej z punktu widzenia interesu Polski, to raczej jestem przeciwko temu, żeby Sejm takie uchwały przyjmował. No a jak wtedy była uchwała, żeby nazwać Putina zbrodniarzem, to jak zagłosowałeś? To akurat była sprawa, powiedzmy, bieżąca, polityczna i istotna, więc tam to też nie ma większego znaczenia. Generalnie na papieża Polaka nie chciały się uczyć. Cierpimy na nadmierną inflację tych uchwał. Ich jest uchwalanych po kilka, no już na posiedzeniu, już zaczynamy gonić Parlament Europejski w tych uchwałach. Większość z nich nie ma żadnego kompletnie znaczenia, że jakaś tam rocznica, że ktoś tam jakimś wielkim poetą był. Ja generalnie uważam, że to jest niepotrzebne gadulstwo, które obniża rangę tych sejmowych uchwał, więc z zasady jestem albo przeciwko, albo się wstrzymuję przy takich głosowaniach. No w tym wypadku się wstrzymałem, nie chciałem tam też wpisywać się w jakąś tą histerię lewicową, w związku z tym wstrzymałem się, ale generalnie nie jestem zwolennikiem tego typu publicystyki sejmowej. Uchwały Sejmu to nie jest publicystyka. To naprawdę Sejm nie jest kompetentny do tego, żeby oceniać, czy Jan Paweł II o czymś tam wiedział, czy nie wiedział, bo no skąd posłowie mają to wiedzieć? No, jedni zobaczyli jakiś reportaż w telewizji i już myślą, że są ekspertami. Drudzy przeczytali tekst w jakiejś innej tam gazecie i myślą, że są ekspertami. No nie, no. Czeka nas chyba najbardziej obrzydliwa kampania wyborcza. Był papież, było granie na pod zmarłego syna pani poseł, co jedna i druga strona to wykorzystywała. Jest Donald Tusk, który jeździ z tym panem od Seicento na lawecie i pokazuje po Polsce ten samochód. Tak? Czy ja czegoś nie wiem? Nie widziałeś? Nie. No to jeździ normalnie na lawecie, to Seicento. Dalej nie naprawione, to chyba z 10 lat temu było, co? Aha, ale to Seicento się zderzyło tam z panią Szydło. Tak. I Czajs normalnie jeżdżą z lawetą i pokazują i to jest obraz władzy Prawa i Sprawiedliwości, te Seicento i ten pan, który będzie u nas na listach, żeby mógł się zrewanżować. Wiem, że zorganizowaliście się, żeby przywieźć ten, no kiedyś, pański samochód, słynne Seicento, a tak naprawdę dzisiaj
pomnik arogancji władzy. I nawet nie chodzi o te zniszczenia, ale chcieliśmy przywieźć tutaj do żywca odzyskany przez pana Sebastiana samochód po sławetnym wypadku pani premier Szydło. Wypadki się zdarzają. No to tyle rzeczy ważnych oni zepsuli i my będziemy pokazywać, że zepsuli Seicento. To jest podsumowanie rządów PiS-u, że ktoś się z kimś zderzył po prostu, bo ktoś nie uważał. No i zobacz. Nawet jakby to była ich wina, ja nie wiem, czy ja była, ale nawet jakby była ich wina, to przecież to nie można wymyślić mniej durnego przykładu na to, że coś jest nie tak z tym państwem, niż to, że się dwa samochody zderzyły. No ale żyjemy w demokracji. Który przykład jest, co jest pokazywane w telewizji? Jak Donald Tusk pokazuje zezłomowane, no wrak tego Seicento, czy o tym, jak wy coś mówicie na temat spraw ważnych? No i kogo? Janusza Kowalskiego, nie tego polityka, tylko typowego Janusza Kowalskiego, to bardziej zagrzeje to ten samochodzik, bo sobie skojarzy, coś takiego wcześniej było. A kogo tam jakieś podatki, restrykcje, samochody po 35, przecież to za tyle lat, to już pewnie nie będę żył. No tak, ale jak ma być lepiej w tym kraju, jak ludzie podejmują decyzje w oparciu o takie, o taki, taką taki mamy ustrój. Debatę, tak? No taki właśnie, mamy ustrój. No właśnie dlatego mówię, że powinno być jakieś ograniczenie tego prawa głosu. Nie powinien być tak, że każdy za darmo głosuje. To komu chciałbyś zabrać prawo głosu? Nie, że komuś bym konkretnie chciał zabrać, tylko żeby to chociaż było płatne, żeby, albo żeby było, no tam jakieś głupie 10-15 zł. No to wtedy i tak no. Da się przekupić. No to zawsze się da przekupić, tak po prostu przekupienie będzie trudniejsze. Ostatnio, no to... Teraz to nic nie trzeba zapłacić, a tak to jak dam komuś teraz dwie dychy, żeby zagłosował tak, jak ja mówię, no to tylko to wystarczy dwie dychy, a tak jak będzie jeszcze musiał 10 zł zapłacić, to będę musiał dać 3 dychy, więc przekupienie będzie trudniejsze, a nie łatwiejsze. No dobra, a co wtedy te pieniądze gdzie idą? Na kapelę? Na organizację wyborów, nie? Do PKW? No. Okej. Okay. I wtedy dzielony jest na partie polityczne. Twój głos. A i to by nie było. Nie, to ja miałem na myśli, że koszty. To akurat na partię to powinno być moim zdaniem z 1% podatku, że sobie każdy może wybrać, na jaką partię chce odprowadzać, a nie tak, że tam są jakieś dzielone według jakiegoś rozdzielnika. No ale to byłoby oddzielne, że jak mamy, czy wtedy wybieramy, czy damy na chore dziecko, czy na partię polityczną? Znaczy w jakimś tam. To jest w ogóle taka koncepcja odchodzenia od tych wielu funkcji, którymi państwo się zajmuje. Tak? No ja bym proponował w okresie przejściowym takie dobrowolne opodatkowanie. I można by zrobić właśnie w ten sposób, że ten już nie 1%, ale całość tego podatku można by podzielić. Tam można by wygospodarować rzeczywiście, że tam ileś procent powiedzmy na można przeznaczyć maksymalnie na organizację pożytku publicznego, ileś tam procent na partie polityczne, a ileś tam procent na budżet i tam podzielić, na co uważamy, że powinny te pieniądze iść. Żeby ludzie tak z dnia na dzień gdyby się to państwo przestało tym wszystkim zajmować, no to z dnia na dzień, no to po prostu nastąpiłoby załamanie różnych sektorów, a tak no, przyzwyczajamy ich przez jakiś czas, że to oni sami muszą decydować o tym, jak te pieniądze będą wydawane, że oni sami się muszą zatroszczyć, jeśli chcą, żeby były tam, prawda, żeby była na przykład reprezentacja Polski utrzymywana, to niech jest dobrowolne opodatkowanie na rzecz reprezentacji Polski, tych, którzy się interesują piłką nożną. Małe dyscypliny umrą, bo one są i tak średnio finansowane. No to umrą, ale no, co mnie to obchodzi? Dlaczego mam? Jak ktoś sobie wymyśli jakąś zabawę w kulki na małe bramki, to jak nie ma na to pieniędzy, no to nikt nie chce za to płacić dobrowolnie, to dlaczego ma dostać pieniądze pod przymusem? Nie wiem, to jest rozrywka, tak? Nie widzę powodu, dla którego... sportowców nie będziemy. Będą. Będą tylko ci bogaci, ci, którzy na to mają pieniądze. Nie, dlaczego? No, niekoniecznie bogaci. No, przecież sport można usprawiać bez takich wyczynowych aspiracji. No, jeśli jest dostatecznie duża widownia, no to można takie różne zabawy przenieść na poziom zawodowy, tak? No to, czy to jest zabawa w kopanie piłki po boisku, czy to jest zabawa, nie wiem, w żonglowanie piłeczką, czy to jest zabawa w granie na komputerze. Jeżeli ktoś jest dobry w jakiejś dyscyplinie i nie ma finansowania i nie ma możliwości rozwijania się w dyscyplinie, bo nikt mu za to nie zapłaci, a musi z czegoś żyć. No to on wtedy zrezygnuje z uprawiania tej dyscypliny. To wielu ludzi byłoby dobrych na przykład właśnie w Tetrisa, ale nikt im nie płaci za to, żeby grać. Ale ja nie mówię o Tetrisa, mówię o normalnej dyscyplinie. A co znaczy normalna dyscyplina? Czemu Tetris nie jest normalną dyscypliną? Czym jest gorszy? No bo nie jest sportem. No i? A to nadal jest tylko czyjaś rozrywka. To czy ktoś sobie skacze przez płotki, to jest jego. No, nic z tego dla mnie nie wynika. Dlaczego ja mam płacić za to, że ktoś skacze przez płotki?
Mnie to akurat nie obchodzi, nie chcę, żeby skakał przez płotki. No dobrze, wróćmy do polityki. Mamy pół roku do wyborów. Już są wyciągane najtęższe działa od partii politycznych. Co nas jeszcze może czekać w tej kampanii? No a propos tego jeszcze, tego wyciągania Jana Pawła II. No najbardziej mnie zmartwiło, jak... No ja tam jakimś entuzjastą tego pontyfikatu w ogóle nie byłem, tak? No to już z innych powodów zupełnie niż tam lewica. Dla mnie akurat to nie był specjalnie konserwatywny papież. To Benedykt XVI to okej, okay, ale tam Jan Paweł II to całowanie Koranu i tam takie umizgi do innowierców to nie za bardzo. Papież, który złączył cały świat, nie podoba się Dobromirowi Sośnierzowi. No nie złączył całego świata, jakoś no, ale... tych konserwatywnych katolików, lefebrystów, to tam tępił. No dopiero Benedykt XVI tam polepszył sytuację. W każdym razie mniejsza z tym, to nie o teologii mówimy. Straciłeś sobie teraz na pewno kilku sympatyków. No co mnie powiedział, to kogoś tracę jakichś sympatyków, a jakiś innych zyskuje. No nie poradzimy na to. Dlaczego miałbym tracić sympatyków? Przecież tak w ogóle. To nie powinni wyborcy podejmować decyzji w oparciu o to, czy ja lubię tam właśnie skoki przez płotki, czy lubię tą drużynę piłkarską, czy nie. Straciłeś. Czy lubię tego papieża, czy innego papieża, tylko powinni się zastanowić, jaki wpływ na ich życie będą miały decyzje, które ja będę podejmował. Moje głosowania na przykład. Tak? Natomiast w sprawie takiego czy innego stosunku do takiego czy innego papieża nie zamierzam nic robić, bo to uważam, że państwo nie powinno się zajmować kultem papieży, ani odwrotnie, jakimś depromowaniem papieży, ani wspieraniem kościoła, a nie można bokiem. Jak jest trzasnął drzwiami. Kurde. Przepraszam państwa, ale no niektórzy widzę nie rozumieją idei, że jak jest kamera i po drugiej stronie rozmówca, to jak się przejdzie przez tą linię, to się wtedy zasłania tego. No, no dobrze, wróćmy do kampanii wyborczej. Tak, aha, no bo dlaczego o tym w ogóle mówiłem? Mówiłem o tym, że najbardziej mnie zmartwiło, jak w obronę papieża za obronę papieża wziął się Łukasz Mejza. Już... No, jak w grobie bym się przewrócił, jakby mnie z moim portretem stał Łukasz Mejza i bronił mojego dobrego imienia. No już chyba nic gorszego nie może kogoś spotkać niż to, że Łukasz Mejza ręczy za jego dobre imię, tak? No to już dałby sobie spokój. No, ja nie wiem, czy ja bym był dosyć dobrą wizytówką, tak, żeby ten, więc raczej się nie wyrywam, tak, żeby zaświadczać o czyjejś tam prawilności. No ale to chyba poszedł przykład z góry, kolega Mejza. Żeby takie posty wstawiać ze zdjęcia. Znaczy, nie, no to na mównicy, on wylazł na mównicę w trybie tam oświadczenia sejmowego i tam machał tym portretem. No mówię, no kuźwa, no właśnie tak wygląda efekt, faktyczny efekt tej ich kampanii, że jest... właściwie odwrotny, tak? No, że ludziom się będzie kojarzył Jan Paweł II z Mejzą, tak? Że to, no, skoro Jan Paweł II jest tak wiarygodny jak Mejza, no to chyba jest to strzał do własnej bramki. Nie mów tak. No, ja mówię, jaki może być odbiór tego, tak? No, jeśli pozwalamy na lansowanie się polityków w ten sposób. No to dalej, no, przynosi to efekt, że właśnie o tym panu Łukaszu mówimy. A o tobie w mediach nie mówią, bo nie robisz takich happeningów. A nie, tam czasem jakieś robię, może no, inne. Ale akurat nie przybijają też, się do... Akurat też coś tam u mnie ostatnio napisali, jak się pokłóciłem z posłem A, Krutulem. To widziałem, no, tak. Było. No tylko powiedz, jak to było zatytułowane? No wziąłem kilka już tych wersji, więc nie wiem. Proszę, panie poseł i panie pośle. Panie pośle Sośnierz, czy pan słyszy, co ja mówię? Panie pośle Sośnierz. Tak, ogłaszam 5 minut przerwy. A co powiedział, że nie masz takiego, jak w tym macierzyńskim? Nie. Kto masz nie wiem, jak to było, coś z przedszkolakami? Kłótnia dwóch przedszkolaków. No to nieźle o tobie mówią. No. Ja tylko ja nie wiem, czy to... Nie każdy skandal wychodzi. No. Tylko ja nie wiem, czy to koniecznie były przedszkola... No, młode osoby, bo wy prawie skoczyliście sobie do gardeł.
Tam, nie, już to no mało nie, brakowało, kula, żeby... Tak. Nie, no była tylko sprzeczka słowna. No, bo to się zaczęło, że ty nie do tego pana posła chyba mówiłeś, tylko do jakiejś posłanki. On chyba stanął w jej obronie, tak? W obronie, no po prostu się wpierniczył tam w środek tego. No ja przecież nie ja, bo w ogóle byłem inicjatorem tej debaty, to pani posłanka tam miała nieprzebraną chęć komentowania mojego wystąpienia jeszcze po tym, jak ono się skończyło. No więc ja tam wszedłem, a jakby tak nie przychodzić środkiem, dziękuję. Słucham? Jakby tak nie przychodzić środkiem, bo tu nagrywamy. A, no to nie widziałem, że nagrywacie, bo tu moja kamera z tym, że to już moje, jest światło i wszystko. Światło tak, ale kamera nie. A, to korzystacie z mojego światła. No, nie wiem, że przechodzę przez waszą kamerę, no super. Słucham? To jakby nie korzystać z mojego światła, ja mogę tak samo powiedzieć. No to bierz pan, no. No ale to po prostu instruuję, żeby nie przychodzić, żeby chyba nie chce pan być na wizji tutaj w tym. Nie przeszkadza, się kamery nie boję. No ale niekoniecznie korzystne ujęcie było. To kółeczek był? Tak. To jest znany but. To przecież mnie nie zobaczył, bo ja mówiłem na niego nieładne słowa. Kto na niego ładne słowa? Media. Tylko mama może lubić takiego. Afera na odcinku. To się wrzuci. Weź. No trzeba. Nie będziemy go promować. No to, no będą wyświetlenia. Dobra, idziemy zapytać ludzi, co sądzą o tegorocznej kampanii wyborczej, czy wykorzystywanie papieża jest słuszne w kampanii, co przyniesie nam jeszcze ta kampania i na kogo zamierzają zagłosować w tych wyborach. To idziemy. A jutro? Szkoda lampy, żeby się nie wyłączyła. To jest bucostwo wyuczone czy naturalne? A tamten pan nam powiedział, że proszę. Widać, że kamerzyści w TVP są mili, a prowadzący to... Buc. O, debata o Janie Pawle II przetoczyła się przez tą scenę polityczną. Co ty myślisz? To dobrze to, czy źle, że o tym politycy dyskutują? Znaczy myślę, że może trochę źle, bo cały czas jest wracany ten temat. Znaczy jakby... Uważam, że prawicowi politycy czasem trochę przesadzają z tym. Jakby cały czas próbują bronić tego imienia papieża i tak dalej. I jakby szukają wroga tam, gdzie nie trzeba. I ale to myślisz, że to oni są bardziej odpowiedzialni za to, czy ci, co atakują? No atak też był trochę zbyt agresywny, moim zdaniem. Kurczę, ciężko mi powiedzieć. A czy to w ogóle jakoś uważasz, że coś to wniesie, że politycy o tym będą debatować? Czy to przekona kogoś w jedną lub drugą stronę? Myślę, że nie. Myślę, że nie. I jeszcze może bardziej może... się zajmują tym w ogóle? Możliwe, że tak, dlatego że wydaje mi się, że to jeszcze bardziej polaryzuje społeczeństwo. No. I bardziej podburza. I budzi agresywne emocje. No może właśnie, bo to robią, żeby polaryzować społeczeństwo. Bardzo i możliwe. Temu... Politycy często robią takie rzeczy. No politycy to źli ludzie generalnie najczęściej. No, często się... Nie wszyscy. Nie wszyscy. Generalizować. Są wyjątki. Ale fakt faktem. Tak. A to jakie tematy dobrze, żeby politycy poruszali? Będziesz głosować teraz w wyborach? Tak, to będą moje pierwsze wybory, kiedy mogę głosować. A, w końcu. Super. No i jakie tematy dla ciebie będą ważne? Jakie tematy trzeba poruszać, żeby ciebie zainteresować? Okej, okay, no to przede wszystkim, jeśli miałabym wybrać jakąś stronę, to bardziej byłabym na lewo i na pewno chciałabym, żeby było jak najwięcej tolerancji w naszym państwie i tematy takie społeczne, typu... nie atakowanie różnych społeczeństw, jak na przykład oczywiście ludzi LGBT i tak dalej. Tak, i na przykład kwestia aborcji, te sprawy. Myślę, że każdy powinien mieć prawo robić to, co chce i jeśli na przykład chodzi o aborcję, no to jest kobiety sprawa i nie można komuś narzucić swojego zdania, że jeśli to ciebie nie dotyczy. Dobra, to przyjmijmy taką teoretyczną sytuację. Mm-hmm. Tak, masz do wyboru dwie partie polityczne na scenie, to są tylko załóżmy, że dwie i jedną z nich musisz wybrać, tak? Okay. Jedna mówi, że masz prawo do aborcji na życzenie, kiedy tam chcesz, ale musisz płacić wysokie podatki i generalnie nakazujemy ci ubezpieczać się tam OC, prawda, w ZUS-ie i tak dalej. No dużo różnych regulacji. A druga opcja mówi, że generalnie robisz ze swoim życiem, co chcesz, ale nie wolno ci zabijać dziecka.
Którą wybierasz? O, to już jest ciężkie. Ale wydaje mi się, że ja i tak bym wybrała to, jednak tą pierwszą opcję, bo faktycznie no jednak te podatki są jakimś nałożeniem z góry, ale ubezpieczenia i tak dalej to jednak też są istotne rzeczy i myślę, że warto mieć ubezpieczenie, czy płacić podatki, które potem idą do państwa i jeśli są dobrze oczywiście wykorzystywane. Dobra, ale jak często zdarzy ci się skorzystać w życiu z prawa do aborcji, a jak często zdarzy ci się płacić podatki? A no dobra, częściej mi się zdarzy płacić podatki, to fakt. To fakt. Ale jakby chyba wolę płacić podatki i czuć się bezpiecznie, że jak zdarzy mi się, mam nadzieję, że nie, ale jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, to żebym miała jakby możliwość. Okej, okay, dobra. To Jan Paweł II, ostatnia debata na scenie politycznej się przetoczyła. Uważasz, co o tym myślisz? Dobrze to czy źle? Znaczy, uważam, że nie był tak dobrym człowiekiem, jak wszyscy uważają. Uważam, że ukrył. To jest spór, to nie wszyscy. Tak, masz rację, nie wszyscy, to prawda. Ale większość naszego katolickiego, zaciemnionego społeczeństwa tak. Uważam, że tuszował różne rzeczy, które nie były dobre i krzywdziły wielu ludzi. A jak ktoś jest katolikiem, to jest zaciemniony? Nie wszyscy, absolutnie, ale większość osób, z którymi miałam styczność, tak. Dobra, ale w ogóle uważasz, że taka debata prowadzona przez polityków coś wnosi do tego rozstrzygnięcia tego sporu? Bo tam niektórzy mówią, że wiedział, niektórzy nie, mówią, że nie sądzę. Wiedział. Uważam, że ten, kto będzie myślał, ten będzie myślał tak, jak chce. I tak samo mojego zdania raczej nikt nie zmieni. Tak samo myślę, że osoby, które uważają inaczej, ich zdania też jest szansa, że nikt nie zmieni. To może nie warto, żeby politycy o tym dyskutowali po prostu? Może... Znaczy, ja uważam, że politycy absolutnie nie powinni się wtryniać do jakby życia kościelnego i uważam, że nie powinni debatować. Ale ani jedni, ani drudzy, tak? Żadni, absolutnie. Czyli ani ci, co atakują, ani ci, co go bronią, to nie powinni się tym zajmować? Nie, uważam, że polityka nie powinna się zajmować życiem kościoła. Absolutnie powinniśmy oddzielić kościół od społeczeństwa. Okej. Okay. A to jakimi tematami powinni się zajmować? Co było dla ciebie istotne? Będziesz głosować dla teraz w wyborach? Będę, jak najbardziej. To jakie tematy dla ciebie są ważne, którym dla mnie są ważne tego, żeby ludziom się żyło lepiej, żeby młodzi ludzie chcieli zostawać w kraju, a nie wypierdalać stąd. Okej, okay, ale to myślisz, że co politycy musieliby, nie wiem, obiecać, postulować, żeby to się stało? Ja to teraz myślę, że nikogo nie zaskoczę też tym przez to, jak wyglądam, ale uważam, że równość małżeństwa, uważam, że aborcja, uważam, że czemu takie rzeczy... Wyglądasz? No bo tak uważam, że wyglądam stereotypowo, jeśli o to chodzi. Stereotypowo? W jakim sensie? No w takim sensie, no wie pan, widzą mnie na ulicy, to od razu wiadomo, że coś tam, że krzyczą, lesba, takie rzeczy, więc jakby przyzwyczaiłam się do tego i uważam, że, no ale nie no, równość małżeńska, no bo Jezu, żyjemy w XXI wieku. In vitro, dla mnie to jest na przykład bardzo ważne, bo ja naturalnie... Ja na przykład nie zajdę naturalnie w ciążę, bo jakby to nie moja bajka, żeby robić coś takiego z mężczyznami i... a nie stać mnie na in vitro. Obrzydlistwo moim zdaniem, ohyda. Z mężczyznami obrzydlistwo. Obrzydlistwo. Tu się zgodzę. Też tak uważam. Żydziłbym z mężczyzną. Nie zajdę w ciążę naturalnie, a bardzo bym chciała. I moja osoba partnerska na przykład w tym momencie, w którym jestem, gdybym teraz zaszła w ciąży, jakimkolwiek cudem, nie byłaby na akcie urodzenia mojego dziecka. No bo akt urodzenia poświadcza, kto jest rodzicem biologicznym, kto jest, nie? Ojcem, kto jest matką. No właśnie. Aczkolwiek, ale na przykład... To nie może poświadczać nieprawdy, nie? Nie wiem, gdzie dokładnie... Nie, no oczywiście, ale są kraje, w którym jest rodzic A, rodzic B. Nie musi być biologiczny. No okej, okay, no ale to właśnie czemu to służy, skoro można napisać cokolwiek? Czy to jest w takim razie w ogóle nie, no, ma sens, ja żeby wydawać taki w sensie, akt, no, wiesz co, tak jak na przykład powiedzmy w latach 80. mogłeś sobie pójść do urzędu zmienić dane na dowodzie, bo mogłeś i tak sobie pójść. I to nie było dobre też. A to w Ameryce tak ludzie robili, że zmieniali. Też jak najbardziej. I jakby ja rozumiem na przykład procesy dla osób transpłciowych, które muszą pozwać swoich rodziców o to, żeby zmienili im płeć, którą są, gdzie urodzili się po prostu w złym ciele i płeć przy urodzeniu była wpisana po prostu nie taka, jaka powinna być. I muszą pozwać swoich rodziców o to. Te procesy się ciągną latami i no jakby to jest... Moim zdaniem to jest trochę ze skrajności w skrajność. No nie? Pójście do urzędu i zmienienie sobie danych, tak od tak, bo tak mi się widzi, czy bo tak czuję, nieistotne dlaczego, też nie było dobre. Uważam, że to też nie było dobre. Aczkolwiek, kiedy musisz... Czasami ludzie po złożeniu wniosku dostają dopiero sprawy po 3 latach.
Okej, ale nie uważasz, że w takim przypadku takiego aktu urodzenia wystarczy w takim razie ten jeden rodzic, który jest rodzicem biologicznym, a tego drugiego po prostu nie wpisywać, skoro on nie jest rodzicem? No tak, tylko wtedy ta druga osoba, jakby wychowując to dziecko, prawnie jest dla niego nikim. Nie pójdzie z nim do lekarza, nie zapisze go do szkoły. Nie, no to nie jest to samo. Znaczy prawna piecza może być powierzona innej osobie niż matka i ojciec, nie? Okej, dobra, to wiesz więcej niż ja wiem w takim razie. Okej, znaczy, no... I cieszę się, że teraz ja to też wiem. No dobra, czyli ta sprawa jest do dyskusji, ale rozumiem, że to będzie dla ciebie temat numer jeden, tak? Jeśli chodzi o podejście do spraw tego, co nazwałaś równością małżeńską, tak? Sprawy tam LGBT i tak dalej. I to głównie wywarciło to, tak? Tematy gospodarcze na przykład się mniej interesują, rozumiem? Znaczy, powiem ci tak, ja nie wypowiem się na temat czegoś, o czym nie mam pojęcia. No dobra, to ja zadam pytanie w ten sposób. Jakbyś miała do wyboru dwie opcje polityczne, to załóżmy, że tylko te dwa guziki możesz nacisnąć, tak? Jedna to jest właśnie tam małżeństwa homoseksualne, ale wysokie podatki, progresywne, dużo regulacji, dużo zakazów, nakazów, prawda, co ci wolno, jeść, czy czego ci nie wolno. A drugi guzik to jest tam, że masz pełną wolność osobistą, wolność słowa, możesz robić ze swoimi pieniędzmi, co chcesz, no ale nie masz tej równości małżeńskiej, jak to nazwałaś. Wybrałabym tą drugą opcję, dlatego że no, jak się uprzesz, to ślub zawsze możesz wziąć w innym kraju, gdzie możesz to zrobić. Okej. A czy w ogóle potrzebne są państwowe śluby, uważasz? Jak w ogóle zlikwidować państwowe śluby? Nie wiem. Nie wypowiem się na ten temat, bo nie wiem, co o tym sądzę. Bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam. To była taka umowa, że po prostu podpisujesz sobie z kimś umowę, no, że chcecie mieć wspólność na przykład majątkową. A moim zdaniem spoko. Okay. I nie wiem, czy się tak zrobić bez małżeństwa. Nie, teraz się nie da, ale jakby tak można było. Mhm. No kolejny odcinek i ja będę znowu przebrana, dobra, w tej samej bluzie. No niestety, tak to jest.